kawę z dna. Więc jeszcze raz wielkie brawa dla klasy pierwszej C. W takim razie może przejdźmy do pierwszego pytania. Właściwie skąd taki tytuł? Dlaczego akurat bajka bez dna? No bajka, myślę, że to jest troszkę... jakby to jest oczywiste. Bo oczywiście postacie po prostu bajek, a bez dna chodzi mi raczej o tę interpretację, żeby jakby nie zatrzymywać się właśnie na tych bajkach, na tych postaciach, które są w tych wszystkich baśniach i nie tylko, bo tak jak mówię, zaczęliśmy z różnych bajek. Żeby nie zatrzymywać się na tej interpretacji jakby narzuconej, tylko po prostu, żeby każdy znalazł coś swojego. To ja mam w takim razie pytanie do ciebie, Judyta. Jako, że jesteś reżyserką, też mam pytanie, czy ty tworzyłaś tę choreografię, którą mogliśmy tu zobaczyć? Jedną. Tworzyłam tą drugą, tęskową, a pierwszą jazzu tworzyła Martyna Dobraniec. Czy jakby nie było ci trudno połączyć roli tutaj reżysera, jeszcze aktorki i choreografki? Było bardzo trudno. Szczególnie, że wiadomo, praca w grupie jest dość ciężka. No jakby są różne charaktery, różne temperamenty. Tak jak to było też pokazane właśnie w tym spektaklu. No i trudno jest to, no nie powiem, że nie. Zresztą myślę, że sami jesteście, sami wiecie, jak to wygląda. Bo przecież każdy z nas chyba brał udział w tych spektaklu, bo w końcu chodzimy do tej szkoły. Dobrze, to mam jeszcze jedno takie pytanie, bo mogliśmy tutaj zauważyć takie atrybuty. Różpunka miała patelnię, Merida miała selfie sticka i o co z tym tak właściwie chodziło? Cześć, Ola Benkowska z 4C. Ja mam takie pytanie, co ukończyły te wszystkie postacie, że są na zjeździe absolwentów? Bajkę. Którą? Dziękuję. Są jeszcze jakieś pytania? Tak, ja mam. Chciałam zapytać, gdzie sympatyczny człowiek, który grał po na co dzień trenuje i który ma stopień? Ja trenuję z dokładnie to na nowym. Dokładnie to na Nowym Bytomiu i aktualnie posiadam trzecie Q. Mam jeszcze pytanie? Patrzę, jest pytanie z przodu. Proszę bardzo. Co miał znaczyć ten obraz tutaj? Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Co miał znaczyć ten obraz? To jest obraz, który też właśnie w bajce się pojawia. On jest narysowany chyba na ścianie. Nie wiem, na ścianie. Nie wiem, gdzie się zaczyna tam, gdzie mieszka. Dobra. No dlatego to jest właśnie to obraz, który ma. Tak, Mario. Są jeszcze pytania? Nie ma pytań. To w takim razie dziękujemy bardzo. Zapraszamy wszystkich do kawiarenki. I przypominamy, że dzisiaj o 19:00 odbędzie się pokaz specjalny Red Carpet. Jeszcze raz dziękuję.